Zapraszam Was na krótką relację z Uczta. To jest 2017 i byłem tam pierwszy raz jako osoba tatuowana. Byłem tam obecny bardziej jako turysta. Mimo to miałem chwilkę, aby nagrać kilka ujęć, także zapraszam bardzo serdecznie. Ciebie co sprowadza na Uczta Tudejs? Nie, no. Aktualnie żona, bo tatuuje. Ja jestem jako gość, oglądam tatuaże, interesuję się tatuażem. Tak. No i podoba mi się to. Jeździsz? Jeżdżę, oglądam, tak. To super. Kurwa, jakby tu stali z tych lat. Cześć, a co Was tutaj sprowadza? Cześć, my jesteśmy organizacją prozwierzęcą skupiającą się na akcji antyfuszarskiej w tym momencie. Zbieramy podpisy pod petycjami, sprzedajemy na nasz merch tutaj. Generalnie chodzi o to, że skupiamy się na akcji, która ma zakazać ferm fuszarskich, tak? Okay. W skrócie generalnie to tym. No ja jestem też właśnie tego zdania, że tak nie powinno być, także ja to jak najbardziej popieram. Dzieramy, jeszcze raz dzieramy. Tak. Co więcej, Khartoum i nasz Rafał, który będzie startował w konkursie jutro na Khartoum. Właśnie jest osobny konkurs Khartoum, tak? Tego nie było jeszcze nigdy, nie? Przepraszam? Jest osobny konkurs Khartoum, tak? Tak, tego jeszcze nie było. No i znaliśmy swoją niszę, walczymy. Super, powodzenia. Sorry, że Wam się wtrącę w słowo, ale to jest ten pan od Szczecina, tak? Tak, to ja. Tak? Tak, dzień dobry. To możesz reklamę teraz zrobić. Kiedy znowu? 8-9 września. Dobrze. Zapraszam. Śledzę Cię cały czas, jest git. Tak? Śledzisz projekting, tak? Tak, dokładnie. Powiedz tak mnie i naszym widzom, za co lubisz projekting, że śledzisz? Za co? No cały ten lifestyle jest w ogóle super atmosfera i pozytywna energia, to jest najważniejsze, także tak? To jest coś, co po co się tutaj przyjeżdża, tak? Dokładnie. Dzięki bardzo za miłe słowa. Hej, super. A Ciebie co tutaj sprowadza? Przyjemność. Przyjemność? Tak. Żeby pochodzić, popatrzeć. Przy okazji Jarek też jest w jury, także... W jury? Tak jest. Zobaczymy, czy mi tutaj ten tatuaż dobrze oceni. Na pewno. Przekaż mu, żeby było pierwsze miejsce. Oczywiście przekażę. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ja tu mam taki fajny gadżet, tak? Bardzo się chciałbym pochwalić. O, proszę. Maurycy, co? Ty tradycyjnie bezrobotny na takich nie. imprezach? Ja wiem, że to mamy przerwę. Na rozmowę. Tradycyjnie. A ty co masz wolne przebiegi? A co, tak siedzisz? Ja żartuję. Robione. Czekaj, mam takiego smoka, co ja gadam, smok w sumie na głowie kłota, ale to jeszcze nie widać. Także trochę to... Trochę... Aha, boisz się kamery? Nie, mnie kamera nie lubi, żeby ci się coś nie popsuło. Słuchaj, skaza, widzieliśmy się rok temu ostatnio. Czy coś od tego czasu się zmieniło w Twoim fachu tatuatorskim, czy wszystko po staremu? Zmienił się klient, nie jest opalony. Okay. Generalnie dobrze, że jest taka atmosfera, bo bym chyba wymiękł, naprawdę. Miejsce bolące, mocno. Przerobiłem różne miejsca na ciele, ale to wygrywa zdecydowanie, jeśli w kategorii chodzi o ból. Najważniejsze. No i działam mocniej we własnym stylu jednak. Okay. Jednak grube konturki, dużo kolorów. No i takie tam, nie? Pan Adam! Witam, witam. Ten pan Adam! Wysiadam do garania zaraz. A co ty dzisiaj nie dżarasz nic?
Ja już skończyłem, jak się chciałem się pobawić. Teraz pełny luz, tak? Tak jest. A jutro co? A jutro jadę po córkę do Krakowa. A to cię w ogóle nie ma jutro? Nie. Dobra. A pokazać ci coś? Tak. Chodź, chwilę. Oj, to jest ta... To słynny tatuaż pod pachą. Wam się bardzo to podobało. No, i powiedz mi, jak to jest pod pachą? Proszę? Jak to jest wytatuowany wzór pod pachą? Mocno i boli. Tak? Okay. Polecasz czy nie? Tak. Okej, okay, dziękuję. Wow, a co tu się dzieje? A zbieramy na fundację Dziarą Wraka. Tak jak widać tutaj działamy razem z Marcinem, który założył tą fundację i staramy się troszkę pomóc. Przy okazji dobrze się bawiąc. Okej, okay, jak to idzie? To jakie są wyniki? Nie wiem. No jak na dzień dzisiejszy widać po puszce jest całkiem fajnie to wszystko wygląda. Także myślę, że jeszcze dozbieramy dzisiaj i jutro i będzie fajny wynik z tego. Okej. Okay. A ty przy okazji, ty się dziarasz po prostu tutaj. No tak, nie? Zupełnie niezaplanowany tatuaż, po prostu z partyzanta. No ale takie spontane są czasami bardzo fajne. Bardzo fajne. Mon Szumala, światowej klasy artysta. No to dokładnie. Co się dzieje? A coś tam dziaramy. Tak? Co u Ciebie? Jak dłoń? Wiesz, to był mój pierwszy raz dzisiaj, nie? No ja wiem, no bo w końcu musiał być ten pierwszy raz, nie? Tak, tak. Co tam masz na dłoniach? O. Sokół i wilk. Co to razem robiłeś podobno, razem, tak? Razem. Bez zawahania. Ale tutaj widzę na tych paluchach jednak... Powiedz nam, że zeszło, tak? A ty tatujesz ludziom na paluchach, czy jednak odradzasz? Ja odradzam, raczej odradzasz, nie? Bo to nie ma co. Ktoś chce mieć fajny tatuaż, a później okaże się, że... No to jest ciężko. Nie jest ciężko, nie? Trzeba jednak też pielęgnować i wiadomo, no trzeba się nastawić na ryzyko, że to gdzieś tam się przyjdzie. Dobrze. Dziaraj, ja lecę dalej. Będziesz nam robił zdjęcia? Nie. Dziadek do orzechów tutaj się tworzy. Co tu się w ciemnościach tworzy? Bo to tak ciemno. Dziad Borowy. Ale ty masz tutaj mega wygodnie. Ogólnie jak impreza? Zajebista. Fajna? Pozytywnie. No ja się też cieszę, bo to się musi rozwijać wszystko, tak? No oczywiście, że tak. W dobrą stronę musi iść przede wszystkim. Dobrze. Co ty tam masz na główce? A jest boku. Świeżyna, jeszcze tutaj mnie czeka jedna sesja. No. Trzeba blendować czarny i biały kolor. Ogólnie mój projekt autorski, Grabosz Mandala. A tu imiona dzieci. No i Zuzia i Antek. Okej. Okay. Pomysłowo i jakby to powiedzieć kontrowersyjnie, tak? Będą wiedziały, że kocham. Raz się żyje. Dokładnie. Tyle, nie? Lubmy to, co robimy, nie? Proste. Dokładnie. Lecę dalej. Pozdrowienia. Co się maluje? Panie Adamie. Malujemy właśnie udo. Bardzo ładne, seksowne udo. Tak? Proszę bardzo. Modelka ledwo wytrzymuje, ale daje radę, także podziwiam jej profesjonalizm, naprawdę. Bardzo dobrze. Jak cię stoi? Bo to jednak no, wymaga tutaj... Właśnie... Tak? Uwielbiam swoją pracę, uwielbiam Adama. Tak? Uwielbiam się malować. Pan Adam to prawdziwy fachowiec. Prawdziwy artysta. Prawdziwy artysta. Co się śmiejesz? No, a ty byś się nie śmiał w takiej sytuacji? O! Siemano! Co tu się dzieje? Siemano, witamy! Ale popatrz, co tu się dzieje! Stylowa, panie, no kurwa, no elegancko, no musi być, wiesz, jak? No. Co tam? Słychać? No co dzisiaj zrobiłem sobie tatuaż, nie? Pokaż. Czekam na konkurs, a to opóźnienie jest, także... Elegancko! Łapka spuchnięta troszkę, co? Trochę tak. Wiesz, gdzie VIP jest? Bo trzeba się nabić piszka. VIP jest prosto, aha, ale musisz ominąć wszystko, dobrze, żeby tam dojść. Dobrze. W razie, to zobaczmy. Hej, cały tors ogarnęłeś dzisiaj, tak? To jest. Ile ci to robili? 4,5 godziny. I dałeś radę, tak? Dałem radę, ledwo, ale dałem. To dobrze. Jeszcze na ramiona to trochę wchodzi, ale już nie mam jak pokazać. Następne plany, jak co dalej?
Następne plany. Dokończyć rękaw, no to chyba najważniejsze. No i tyle, no to powodzenia, działaj!